Cześć! Witam Was w 19 już vlogmasie. Dzisiaj mamy piątek. Ja jestem tak nienaturalnie pomalowana, ponieważ nie wypełniłam sobie brwi, a to dlatego, że za jakąś godzinkę lecę na hennę, albo hennę pudrową, albo jakąś farbkę. Korzystam z tych takich trwalszych opcji, ponieważ ta zwykła henna zmywa mi się po kilku dniach, a ta jednak starcza na dłużej. Do tego wykonuję sobie laminację brwi, żeby tak ładnie przylegały, więc idziemy na taki zabieg, mogę to nazwać, a potem idziemy zrobić jakiś inny świąteczny mani, no i zobaczymy, co się będzie działo później. Na razie muszę szybko zrobić sobie śniadanie, mam jakieś pół godziny do wyjścia, więc robimy śniadanko. Dzisiaj zrobię jakąś klasyczną owsiankę i dlatego otworzymy teraz kalendarz, ponieważ chciałabym sobie na górę położyć jakąś czekoladkę. Zabieram się za kalendarz, otwieram 18 okienko. O, jest duże, więc będzie w nim coś fajnego, mam nadzieję. Jejku, zobaczcie! No i nie, i to jest coś, czego jest mi mega szkoda dawać na owsiankę. Ale cóż, to moja czekoladka na dzisiaj, więc taka znajdzie się na owsiance. Lecę do kuchni coś ugotować. Zobaczcie, jakie dzisiaj piękne słońce. Będzie się fajnie chodziło po dworze. Szkoda, że jak zwykle w takie dni mam masę pracy i muszę wrócić po paznokciach i po brwiach do domu, bo do 21 będę pracować. No ale cóż, oby weekend też był taki piękny, bo wtedy zrobimy jakiegoś vloga. Zabieram się za gotowanie, jak zwykle robię dwie porcje i dzisiaj użyję mleka migdałowego, bardzo je lubię, jego smak jest super. Do tego płatki owsiane i mam dwa banany, jeden dodam do owsianki, a drugim coś udekoruję. Mega mam ochotę na właśnie taką klasyczną owsiankę, gdzieś u kogoś na Instagramie wczoraj taką widziałam i stwierdziłam, że właśnie jak dzisiaj wstanę, to taką sobie ugotuję. Bierzemy garnuszek, ja zawsze trochę moczę. Duża foremka. Dzisiaj w ogóle będziemy robić kopiec kreta. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Nigdy nie jadłam tego ciasta. Muszę tylko kupić śmietankę i będziemy robić. Wlewam dwa pojemniczki, czyli pół litra mleka, a właściwie napoju migdałowego. Jest pół litra. I do tego 10 łyżek płatków. Wyglądają owsianki, jednak dałam banany takie pokrojone. No i teraz podzielę mojego misia i zabieram się za jedzenie, bo nie mam za dużo czasu. Zobaczcie, jakie piękne słońce. A więc tak, brewki zrobiłam, pazurki zrobiłam. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają moje paznokcie, to koniecznie wbijajcie do mnie na Insta. Tam na pewno pojawi się jakaś fota. Kupiłam też co nieco na obiad, będzie znowu świątecznie. I zbieram się do domku, tam coś zjem, popracuję. A potem może w końcu upieczemy ten kopiec kreta. Jak widzieliście, my znów zajadamy barszczyk. Tym razem uszka kupiłam u jakiejś pani na Arenie. Są znacznie lepsze niż te ostatnio z Kauflandu. Co prawda te są tylko z grzybami, ale są naprawdę pyszne i kupiłam też 4 pierogi z kapustą i grzybami, więc się podzielimy. Zostało jeszcze kilka uszek, więc zjemy na sucho. Taki przedświąteczny obiad. Okidoki! Przyszedł moment, gdy spełnię marzenie, prośbę Adasia i upiekę kopiec kreta. Kupiłam śmietanę, najpierw napiję kawusi, kocham kawkę. Tutaj mam takie babeczki kopca kreta. Wiem, że na pewno nie jest to najzdrowsze, ale Adam miał na to ochotę, więc czemu nie? Jak to przygotowujemy? Piekarnik, mieszankę wsyp do miski, tutaj jajko, olej i 4 łyżki śmietanki. Dobra, więc ja tu mam michę i będziemy wsypywać babkopiec kreta, ciasto. Tam jest masa. Tu mam takie mini foremki, ja jeszcze nie wiem, czy ich użyję, może użyję swoich. Wsypuję to. I do tego muszę dodać jajko. Jest jajko.
Ale Adam zrobił mi pranka, słuchajcie, to jest ugotowane jajko. Okej, tutaj przygotowałam już masę. Szczerze mówiąc, spodziewałam się innego smaku. To jest taka bananowa śmietana. Nie mój smak do końca, ja nie lubię rzeczy bananowych. Kiedyś dlatego też nie jadłam bananów. Okej, bierzemy jajo, dodajemy do naszego ciasta. I do tego musimy dodać śmietanę chyba. Jeszcze olej. Najpierw dodam 4 łyżki śmietanki. I teraz miksujemy. Wyciągam teraz moją zaskakująco wielką blaszeczkę. Nastawiam piekarniczek. No i rozstawiam te ogromne babeczki. Zobaczymy, czy mi się zmieszczą. Pewnie nie wszystkie, ale zobaczymy, ile się zmieści. I teraz przekładam ciasto do foremek. Tu jest napisane, żeby do połowy każdej foremki wyłożyć masę. Ciasto jest mega gęste, co wcale nie ułatwia wykładania go do foremki. No ale cóż, ja w ogóle nie jestem fanką takich ciast. Kiedyś, jak byłam serio mała, to robiłam z babcią na przykład takie ciasto krówkę, właśnie z tych gotowych, ale bardzo rzadko. Wiem, że kiedyś też robiłyśmy pierniczki, ale gdy już sama zaczęłam się interesować gotowaniem, to mega rzadko korzystałam z tych takich przepisów z pudełka, jak ja to mówię. Zostały mi jeszcze 4 muffiny, a ciasta w sumie mega mało, więc jestem ciekawa, czy się wszystko zmieści. Znaczy, czy zapełnię wszystkie. Okej, tu damy taką trochę mniejszą. I Zikuś, co robisz? Zobaczcie. No i tak się kończy gotowanie. Właśnie wleciał nowy odcineczek, więc moja rodzinka mnie ogląda. I Zikuś też ogląda mamę w telewizji, w telefonie. Dobra, nie porówno podzieliłam te muffiny niestety. Ale cóż, trochę poprzekładam. Szczerze mówiąc, to stwierdzenie do połowy foremki wydaje się tu być niemożliwym do osiągnięcia, bo tego ciasta jest naprawdę mało. No ale cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niektóre będą widocznie po prostu większe, inne mniejsze. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Na przykład tutaj jest trochę więcej, tu jest trochę mniej. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie. Wkładam teraz do piekarnika na około 15 minut. Okej, muffiny gotowe. W ogóle przepraszam za pralkę w tle. Mam nadzieję, że tego jakoś mega mocno nie będzie słychać. Muffiny gotowe i zobaczcie sami, jak wyszły. Okidoki. Opowiem Wam jeszcze szybką historię, bardzo zabawną moim zdaniem. Co z tymi muffinami wyszło? Ponieważ wiecie, jak wygląda kupiec kreta. Widzieliście, jak go robiłam. Tam idzie babeczka, banan, krem i na górę jeszcze taka posypana część babki. No i ja miałam zajęcia, babeczki się upiekły, stały w piekarniku, czekały, aż będę mogła je dokończyć. Wychodzę z zajęć i patrzę, że tam nie ma około 4 babek. I mówię do Adama, a dlaczego ty je zjadłeś? Przecież one jeszcze nie są gotowe. A mój Adam mówi mi na to, ale jak to nie? Ja myślałam, że już to koniec. A ja mówię, że no jak koniec? Przecież jeszcze krem, widziałeś, że ubijałam krem, więc chyba muszę go kiedyś dodać. A on, że a to ja myślałam, że on wsiąknął. Słuchajcie, serio. Adam zjadł suchą czekoladową babkę. Czy naprawdę bylibyście w stanie pomyśleć, że to koniec muffiny? Że to koniec kopca kreta, w którym jest krem i banan? Ach, faceci. Dobrze, jeszcze tylko szybko Wam pokażę, co dzisiaj udało mi się kupić. Byłam w Rossmanie i zakupiłam sobie szampon. Ja używam szamponu Jantara. Jest to chyba jeden z lepszych szamponów dla mnie. Prostuję keratyną włosy, co prawda już tego nie widać, ostatnią keratynę robiłam w sierpniu, ale używam tego szamponu, jest dla mnie mega, mega dobry i sprawdzony. Używam też odżywki, wcierki i wszystkiego z tej firmy.
nie dość, że jest taniej, a na moje włosy bardzo dużo szamponu idzie, to jeszcze u mnie sprawdza się bardzo dobrze. Byłam też oczywiście w zoologicznym. Nie byłabym sobą, gdybym nie poszła do sklepu z prezentami dla mojego króla, który leży na swoim drapaku. Kupiłam mu z firmy Stazi znowu kompletną karmę dla kociąt. Mam nadzieję, że będzie mu smakować, chociaż czuję, że jest tu dużo sosu, a Ezekiel jednak lubi sobie pojeść. Kupiłam też taką firmę Gusto. Pani mi powiedziała, że to jest chyba polska firma, chociaż chyba nic na to nie wskazuje, ale skład mają całkiem dobry. Kupiłam mu wołowinkę, tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdźmy szybko, przeczytajmy. Skład wołowina, tak, wołowina jest w tym. Wołowina, serca, wątróbka, płuca, wywar z mięsa, minerały i jakiś tam odrobina oleju, nawet nie 1%, więc wygląda całkiem spoko. I kupiłam jeszcze takie puszeczki. I Ezekiel jeszcze nigdy nie jadł puszki. Jestem mega ciekawa, jak na to zareaguje. Mam nadzieję, że będzie mu smakować. Jeśli ktoś zna którąś z tych karm, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy są to dobre karmy. I ostatnim sklepem, w którym dziś byłam, było Action. Dość mocno się zdziwiłam, ponieważ Action zawsze teraz są kolejki, ponieważ są ograniczenia liczby osób w sklepie, a dzisiaj nie było kolejki, weszłam tak z marszu, więc nie mogłam sobie odpuścić, weszłam do Action i zaraz Wam pokażę, co kupiłam, tylko muszę szybko to przynieść. Okej, tak więc jak już Wam kiedyś mówiłam, planer to jest rzecz, która jest ze mną zawsze. Ja uwielbiam sobie wszystko zapisywać, ponieważ jeśli coś jest zapisane na papierze, to jakoś tak mam większą moc spełniania tego. Widzę to wtedy i wiem, co mam zrobić. No więc w Action, jak chyba widzieliście gdzieś tam na jakiejś przebitce, były przepiękne planery za 9 zł. No i nie oszczędziłam sobie tych 9 zł, kupiłam planer. Niestety w drodze spadł mi i tu się trochę poszczępił, ale mam nadzieję, że mimo to będzie się go dobrze używać. Dlaczego kupiłam ten planer? Bo to nie jest taki zwykły planer, kalendarz na jakieś tam dni. To jest planer, który będzie idealnie się sprawdzał na nowy rok. Mamy tutaj goals, nasze cele. Mamy taki planer, w którym właśnie jest kalendarz miesięczny i tygodniowy. Będzie bardzo fajnie planować w nim filmy i posty na Instagram. Mamy ideas, tutaj moje pomysły na jakieś filmy, przepisy czy nowe projekty, których mam nadzieję będzie dużo w 2021 roku. To do, list do zrobienia nigdy nie jest za dużo, więc idealnie się to sprawdzi. Notes, ja bardzo dużo sobie notuję, więc ta zakładka będzie idealna. No i bucket list. Bucket lista to jest coś, co tworzę też co roku na nowy rok, bo ja uważam, że nie wyznaczam sobie nigdy takich celi, tylko takie punkty, które chcę osiągnąć. Na przykład wiecie, nigdy sobie nie obiecuję, że na przykład zwiedzę ileś tam krajów, tylko że na przykład odwiedzę Wiedeń. Kiedyś sobie tak zapisałam i faktycznie ten Wiedeń odwiedziłam. Od tego czasu to jest moja ulubiona europejska stolica, więc tak. No więc zakupiłam planer. Planer kosztował niewiele ponad 9 zł, więc generalnie bardzo Wam go polecam. Można to ładnie ograć też jako świąteczny prezent. 9 zł to niedużo, a ten planer jest naprawdę ładny. Ma takie, zobaczcie, ładne wstaweczki. No naprawdę ślicznie to wygląda. O, zobaczcie, ideas. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Gorąco Wam polecam. I kupiłam jeszcze taki sticky notes. Ja bardzo lubię takie karteczki samoprzylepne i będą się one idealnie sprawdzać w tym planerze albo w moim kalendarzu. Tutaj są takie, wiecie, zwykłe naklejki, a tu są takie bloczki karteczek do odklejania i naklejania gdzieś, więc mega, mega fajna sprawa. To kosztowało chyba 3 zł, więc też sobie ich nie zaoszczędziłam. I to by było na tyle z moich dzisiejszych zakupów.
Przy pokazywaniu planera zorientowałam się, że z tajemnicy moich paznokci nici, a więc pokażę Wam jeszcze tutaj. Tak się prezentują, są mega mało świąteczne, one są takie nudziakowe, tutaj wyglądają jako ciemnobrązowe, ale są takie nude i takie piękne gwiazdeczki. Agnieszka mi na nich zrobiła. Bardzo ładne, klasyczne i są mega fajne, ponieważ śmiało będę mogła je nosić też po świętach. Ja zabieram się teraz za kolację, potem może obejrzę jakiś film. Może w końcu uda mi się Adama namówić na te Barbie. Barbie opowieść wigilijna. Kto z Was oglądał ten film? Tę bajkę? Więc ja się zabieram za jedzenie, potem za oglądanie. I to chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli taki mega luźny vlog z przepisem na kupiec kreta Wam się podobał, to koniecznie dawajcie łapeczki w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć!